Dzień dobry, dzień dobry, już po treningu 70 minut Zrobiony orbitreka I jedziemy dalej Ile? 29 km I mamy 596 Spalonych kalorii Także ciężko było dzisiaj Zrobić ten trening, ciężko było Od 40 minuty już było ciężko Ale stwierdziłam, że Dam radę Zresztą człowiek jest silniejszy niż mu się wydaje Czasami po prostu się poddajemy a można jeszcze troszeczkę zawalczyć, i ja dzisiaj zawalczyłam, dlatego też taki dystans mam. A co to, to znaczy taki czas? A teraz czas na drugie śniadanie. A tak w ogóle cudownego dnia. I prosty omlet na drugie śniadanie po treningu: jajka. Do tego mamy pstrąga łososiowego, szczypiorek, ser i pomidor i oprószone solą ziołową do pomidorów to wszystko 5-10 minut pracy a efekt słuchajcie jakie to jest pyszne polecam wszystkim na słodko jak i na wytrawnie omlety czas na chwilę relaksu słuchajcie ja mam mm, hydrożelowe płatki pod oczy zmarszczki i cienie pod oczami zobaczymy, co tutaj mamy. Ekstrakt ze śluzu ślimaka, witamina C kolagen, kwas hialuronowy i proteiny soi. Idealne rozwiązanie przed ważnym wyjściem, czy spotkaniem, zmarszczki cienie pod oczami. Zobaczymy, słuchajcie, efektima efektima. I tutaj było, słuchajcie, jeszcze. A, nie doczytałam, bo mogłam sobie, słuchajcie, schłodzić. Słodzone płatki, wzmocniony efekt, no ale ja tego nie zrobiłam, tylko sobie to wyjęłam podczas czytania książki, ale to zaraz Wam powiem. A. I tutaj był taki dodatkowy produkt. Połącz i stwórz perfekcyjny duet dla siebie, do każdego typu skóry. Tutaj mamy kolagen, serum kolagenowe do skóry poszerzałej i zmęczonej dziwnie, no bo tutaj do każdego typu cery, a tutaj jest skóra, no dobra, stworzona z myślą o jednoczesnym działaniu liftingującym ujędrniającym no także coś, coś takiego było w, w opakowaniu tutaj była próbka bezpłatna nie wiem czy normalnie też tak jest, czy nie ma, w każdym bądź razie coś takiego, zobaczymy czy to coś da, bo to nakładamy na 20 minut. One takie perłowe są, nie wiem, tego pewnie nie widać w kamerze, ale ja słuchajcie, przychodzę w trakcie, tak jak powiedziałam, czytania książki, nałożyłam sobie te płatki pod oczy i skończyłam czytać książkę Dom na kurzych łapkach Sophie and Erson. I powiem tak: jeżeli miałabym oceniać tę książkę, to na samym wstępie powiem, że daję 3 na 5. Książka, słuchajcie, jest o 12-letniej Marince. Marinka. Marinka, tak. Marince, która żyje z babcią, która jest babą Jagą. Żyją w domku na kurzej łapce, tak jak właśnie macie tutaj na obrazku. I jest to historia dziewczynki, która chciałaby żyć normalnie, tak jak inne dzieci w jej wieku. Niemniej jednak. Hmm, Zostaje jak gdyby powołana do tego, aby być strażniczką, która przeprowadza zmarłych na drugą stronę. I powiem Wam tak. Książka jest taka, powiedziałabym, bajeczna, taka magiczna, ale to nie jest mój klimat. Ja jakoś to przeczytałam, jakoś dotrwałam, słuchajcie, do końca, chociaż ciężko było momentami, tak wiecie. Było takie zawieszenie i nie, no ja już dalej nie, nie będę czytała, no bo ona gdzieś tam mnie nie wciąga ta książka. I faktycznie tak było, że ona jakoś specjalnie mnie nie wciągnęła. Niemniej jednak, no mówię sobie, kurczę, taka fajna, wiecie, okładka, tak pięknie się ta książka prezentuje, bo naprawdę mnie zachwyciło to, no ale tylko zachwyciło i, i właściwie zachwyciła mnie tylko okładka, ponieważ całe wnętrze książki, zawartość nie bardzo przypadło mi do gustu. I tutaj, jeżeli miałabym polecać bądź nie, to jest ciężko mi jednoznacznie powiedzieć, ponieważ jeżeli ktoś lubi takie magiczne książki, no bo wiadomo, nie ma, nie istnieje coś takiego jak dom na kurzych łapkach, który się przemieszcza. Więc to jest taki, wiecie, taki bajeczny świat. Jeżeli ktoś lubi coś takiego, to oczywiście jak najbardziej książka jest dla Was. Jeżeli ktoś nie lubi tego typu klimatów, no to samą siłą rzeczy, słuchajcie, nie będzie to książka dla Was i będziecie się po prostu przy niej nudzić. Także są tutaj zabawne historie też pokazane, bo, bo nie, nie powiem, że nie. Są też smutne historie podczas Całego tutaj, jak gdyby takiego procesu przeprowadzania się tej e, dziewczynki z babcią w różne miejsca. Poznaje ona swoją też historię, co się stało z nią, z jej rodzicami, jak wyglądało jej życie i tak dalej, więc e, i dwa takie fakty wychodzą na jaw, jak gdyby, których zdradzić Wam nie mogę, bo jeżeli powiem, no to właściwie opowiem Wam. Główny wątek książki, a to też nie o to chodzi, żeby wam wszystko zdradzać, bo jeżeli ktoś byłby ciekawy, to po prostu sobie przeczyta tę książkę. Ale nie, ja powiem wam, naprawdę cieszę się, że już ją skończyłam, ponieważ mam następną książkę do przeczytania. To, to jest trzecia książka w lutym i tak jak sobie cztery gdzieś tam założyłam książki, tak może mi się udaje przeczytać. Jeszcze zacznę, właśnie sobie kolejną książkę. Tylko um, nie pamiętam, jak ona się nazywała. No ale dobra, to przy okazji gdzieś tam Wam pokażę, jak będę czytała. Um, ale mówię, fajne, fajne, ewentualnie, wiecie, takie też jest, um, gdzieś tam obrazki są i, i ona pokazuje, jak gdyby nowy rozdział. Um, bo ogólnie mamy, słuchajcie, 305 stron z epilogiem, później sobie jest taki słowniczek. Jest Sophie. Aha, Sophie Anderson. No to jest. No właśnie, widzicie, nawet nie doczytałam. Sophie Anderson. A ja cały czas źle czytałam. No ale dobra, Jest, są odpowiada na pytania, później są podziękowania i recenzja, właśnie innych osób. Nie ma tutaj, wiecie, autorów czy, czy osób polskich aktor autorów. Wszyscy są tutaj zagraniczni, którzy recenzują tę książkę. Więc tam, może bardziej takie wiecie, bajeczne klimaty są w, w modzie, w trendach i tak dalej, więc bardziej mi się podobało. Także mówię, to już decyzja należy do Was, czy będziecie chcieli taką magiczną książkę przeczytać, czy nie. No, tak jak mówię, jak ktoś lubi magię, czary i takie klimaty, to na pewno się odnajdzie w tej książce. I cóż, ja idę ściągać moje płatki. I chyba jeszcze dzisiaj do Was się odezwę. Chyba tak. A, tylko ewentualnie Wam pokażę jeszcze to za chwileczkę, pokażę Wam właśnie mój koszyk, który muszę sobie w końcu uporządkować, bo od zakończenia kalendarza adwentowego wszystko leży po prostu, wiecie, w jedno wsadzone. I tu jest ten mój mały, słuchajcie, koszyczek z produktami z kalendarzy adwentowych. Także trzeba będzie po prostu zacząć w końcu to używać. Myślę, że to gdzieś trafi na jakieś rozdanie, ponieważ mam trzy sztuki. Jeden może zostawię sobie do przetestowania, a dwa może pójdą właśnie na rozdanie. Może część też gdzieś tam wiecie. One mają długie daty, więc no jak wszystkiego ja nie zużyję, a są pozamykane, to śmiało mogę się po prostu z Wami nimi podzielić. No. Także zmykam. Ściągać już tą moją maseczkę i zdam Wam zaraz maseczkę. Płatki hydrogelowej zaraz Wam dam relację, jak się one sprawdziły. Płatki trzymane, 20 ponad minut. Nie wiem, co one miały robić, słuchajcie. Nie, skóra się, słuchajcie, nie klei. Yy. Efektem jest bardziej wygładzony na skórek. Nic więcej słuchajcie, takiego nie ma, więc dobrze nawilżone. Ale czy coś widzicie sobie patrzę tutaj tak w podgląd trochę może jak gdyby mniej mniej zmęczone eee, tutaj eee, pod, pod, pod oczyma skóra? Ale jakoś efektualnie wywołały. Także, jakbym miała je założyć przed wielkim wyjściem, wiadomo, jakby jeszcze człowiek się podmalował, to inaczej. A ja dzisiaj sobie po prostu zastrajkowałam i stwierdziłam, że nie będę się malowała. Jutro już się pomaluję, ale dzisiaj taki spokojniejszy dzień, więc, więc nie będę. Może tak jak mówię, jakby się miał jeszcze człowiek pomalować, to te hydrożylowe płatki. Pasowałoby się idealnie, nawet przed samym wyjściem. Także e, swoją drogą dajcie znać, e, czy używałyście tych płatków, e, czy też nie, czy się u Was sprawdziły, czy nie. Ja już sobie to opakowanie zdękuję. nie będę go wrzucała później do całego denka. Też właśnie muszę nagrać. Może jeszcze w lutym uda się nagrać denko, bo też troszeczkę mi się tam produktów uzbierało. Także kochani. Ja Wam gorąco dziękuję za oglądanie. Dziękuję za to, że jesteście, że przybywacie, że komentujecie. Ja powoli gdzieś tam nadrabiam już e, zaległości, ale nie jestem w stanie po prostu do wszystkich jednego dnia zajrzeć. E, tak jak już kilku osobom w komentarzach pisałam, doba mi się strasznie skurczyła. Zresztą Marysia nawet mówiła o tym, że po prostu dnia jej brakuje i mi tak samo. Podejrzewam, że dużo osób ma to samo. Mm, także cóż. Życzę Wam dużo zdrówka i my widzimy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, papa! Pa.